Tak. Chłopaki się dobrze bawią, czyli krano przejęcie. Nie, właściwie nie krano przejęcie, bo dzisiaj w samych kraftach mamy. Dybuko przejęcie. Dybuko przejęcie, czyli cztery wersje dybuka, waszego pierwszego piwa. I dwa kwasy na przepiciu. Jak widzicie, browar Golem, czyli Artur, jeden z bliźniaków. Boże, ja nigdy was nie poznaję. Michał tym razem. A poprzednio był Michał, czy kto był? Też był Michał. No, to... no i drogie Michał. No. Bardzo dobrze. Słuchajcie, czyli cztery dybuki, ale najważniejszą informacją jest to, że browar Golem, ewentualnie browar Goleń z kończyn dolnych, uzyskał docenta polskie menu browary.pl tytuł browaru roku 2017. Czy wy się poczuwacie do tego tytułu, że uważacie, że byliście naprawdę w zeszłym roku najlepsi? Pewnie, jesteśmy najlepsi, możemy zamykać interes, zdobyliśmy wszystko to, co było do zdobycia, pora ustąpić sceny młodszym i sprzedawać się sprzedawać same wille i Ferrari już pozakupiane są, więc vintage. Sprzedawać same vintage. Nie, po prostu teraz będziemy sprzedawać tylko prawa do zdjęć z nami, podpisywać autografy na imprezach, a piwem niech zajmą się młodsi, bardziej głodni sukcesu. Ej, ale jeszcze chyba nie macie młodzieży, bo u niektórych to tam widzę, że są osoby nierozpoznawalne, ale u was cały czas Święta Trójca, czyli bliźniaki, ty i... Ale mój brat nie jest z browaru. To Sebastian jest trzeci z browaru. A Sebastian, już to jest Sebastian. Szara eminencja browaru Golem, która wszystko pociąga za sznurki, a nie widać go na kamerze, dlatego... Za co odpowiedzialny jest Sebastian? Za pracę fizyczną na browarze? Jest tak zwanym magazynierem u nas. Za wszystkie wysyłki, za całą logistykę, za kontakt z ukochanymi kurierami. Wszystkie etykiety, oprócz może dwóch pierwszych, to on wszystko zrobi, więc... Tak, wszystkie grafiki, wszystkie projekty, etykiety i tak dalej. To jest robota Sebastiana. To ja od razu już pytam... Cały rebranding i tak dalej. Widzę, że jest mocny hype na koszulki Golema, że macie bardzo fajne grafiki, a tych koszulek jakoś chyba mało na rynku. Wystarczy... Sam masz Van Halena, widzę. tutaj bardzo ja mam naszą. Wystarczy, żeby... Ja mam go starego Birgika. Powinniście z koszulkami przyjechać, żebym się przebrał. Żeby zdobyć koszulkę browaru Golem, wystarczy wejść na stronę www.kapsel.pl/browargolem i tam można sobie zawsze koszulkę czy też bluzę naszego browaru zamówić. Ale tam będą wzory z Kapsela, generalnie na sezon festiwalowy, bo teraz się znowu zacznie, będzie maj, marzec, masz Silesię, potem jest kwiecień, Birgik, a potem jest maj i czerwiec napakowany festiwalami, więc generalnie na sezon festiwalowy na pewno będą, coś wymyślimy, jakieś fajne koszulki, jakieś nowe wzory. To samo szkło będzie i tak dalej, więc jak ktoś chce coś od nas kupić, niech przyjdzie na festiwal. To jest najprostsza metoda, którą zdobyć nasze gadżety po prostu. Sprzedajemy gadżety głównie na festiwalach, natomiast ja ostatnio jestem zajarany bardzo full printem i chciałbym, żeby browar Golem też miał koszulki full printowe. Jeżeli się uda takie zrobić, to fajnie, jeżeli nie, to trudno, ale być może takie się pojawi. Dobrze, czyli full printowe, czyli jakie? Czyli, że masz całą koszulkę w nadruku, a nie tylko nadruka 4, nie? Aha. Czyli masz całą koszulkę od rękawa po koniec w nadruku. No to może pewnie będzie to kosztować trochę więcej niż zwykła koszulka, ale... Za koszulkę Golema nie zapłacisz 40 zł na festiwalu, a 120 zł, ale warto. Zobaczymy jak to będzie. Zapraszamy na nasze stoiska na festiwalach, żeby zobaczyć co będziemy mieli tak naprawdę. Nie? No dobra, może oprócz marketingu porozmawiamy trochę o tym, co jest istotne, może o piwie. Powiedziałeś, że... A to nie, my się nie znamy na piwie, to nie chcemy. Tak. Czekaj, już dzwonię do naszego człowieka od piwa. Czekaj, zadzwonimy do ludzi z Czarnkowa, to oni może po piwie coś powiedzą. No to powiedz o tej kooperacji. No właśnie, bo tutaj już docent wie i myślę, że ostatnio też, nie wiem czy już Czarnku wrzucił to na swojego fanpage'a, bo ostatnio nagrywaliśmy. Chyba nie. Powstało pierwsze kooperacyjne piwo browaru Golem i browaru Czarnków. Jest to Pils na nowofalowych polskich chmielach, czyli jest chmielony Jungą Puławskim i Oktawią. Chmiele od Piłata. Tak, chmiele od Papa Piłata. E, pi-
piwo będzie na rynku za około 6-7 tygodni. Myślę, że na Silesię jakaś beczka przedpremierowo zostanie zlana i rozlana na festiwalu, a po świętach wielkanocnych piwo już będzie w ogólnopolskiej dystrybucji. Próbowaliście już? Czy jak to? Nie, czy ono już... Nie, no, zostało uważone tydzień temu. Także, nie ma sensu zapróbować, więc to... Brzeczkowe mocno. Na razie jest, sama brzeczka. No lager to lager, tam troszeczkę czasu trzeba mu dać. Jest to pils zacierany dekokcyjnie, według schematu Andrzeja Chryczki z browaru Czarnków. Chmielenie według naszego pomysłu właśnie nowofalowymi chmielami, gęstwa lagerowa, leżakowanie długie, 6-tygodniowe, zobaczymy. Ale rozumiem, że chodzi o to, o tą kooperację, że dystrybucja będzie wykorzystywana, dystrybucja podwójna będzie, czyli tak. Dystrybucja będzie zarówno kanałami Czarnkowa, jak i kanałami Golema. Czyli Carrefour, Tesco, markety. Nie. Znaczy na pewno będą to stałe punkty Czarnkowa, czyli Intermarché, Selgros. Kaufland może. Jeżeli chodzi o nasze, no to na pewno sklepy specjalistyczne. I puby. No i przede wszystkim puby. My jakby większość tego wybicia to bierzemy beczki. No bo nie maj, czerwiec, jak mówię, będzie sezon festiwalowy, więc będzie można sobie się napić. Festiwale oraz zaprzyjaźnione z nami knajpy. No plus tam wiadomo, 2-3 palety piwa, które gdzieś tam roześlemy po sklepach specjalistycznych. Słuchajcie, rozmawialiśmy o tej waszej rozpiętości, dlatego też przyznałem tytuł browaru roku, bo macie niesamowitą rozpiętość. Robicie mocno woltażowe piwa, robicie imperialne stouty, potem barrel aged i równocześnie niskoalkoholowe piwa, które ciągle są ewenementem na polskim rynku. No i tutaj rozmawialiśmy trochę i bardzo jakaś zła informacja do mnie doszła, że to się w chuj nie sprzedaje. Że piwa, które zrobiliście, Time Light, Sour Shower, to miało około 2,5 alkohol, prawda? 2,4%. No i powiedz, ta sytuacja, że zgłasza się beer manager z jednego z warszawskich lokali i mówi: daj mi coś z alkoholem, tak? Znaczy, rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Czy wy kurwa macie coś z alkoholem? Taka sytuacja miała miejsce gdzieś tam w okolicach wakacji, w okolicach września, gdzie rzeczywiście wysłaliśmy nasz newsletter i odpowiedź na jedną z naszych ofert, gdzie mieliśmy same niskoalkoholowe piwa, dostaliśmy taką, że a macie coś, co ma alkohol, nie? A nie same 2% piwo, nie? A lato, nie? Grzeje. Człowiek chce się napić piwa, nie? Musi napierdalać minimum 5%. Ale, no też nas to smuci, co ci powiem. No. Z drugiej strony na festiwale też przychodzą czasami ludzie, którzy nie siedzą powiedzmy w krawcie i którzy mówią, mają 8 kranów, tak? I mają 4 piwa, które mają 10% i 4 piwa, które mają 3%. I mówią, a macie coś takiego normalnego, co ma 5%? No i akurat nie mieliśmy, tak? No i ta osoba jest niezaspokojona. Dobrze, ale no... Bo to jest taka nisza, jak wiesz, bo jak masz piwo, które ma 5% alkoholu, jest normalne, i masz piwo bez alkoholu, które ma 0,5% alkoholu. Ale cokolwiek będzie po środku, no to jest takie, wiesz, takie szara strefa, powiedziałbym. Dobrze, ale no... Niestety, może... Ale... Ten temat piw niskoalkoholowych mnie bardzo kręci i uważam, że no Golem, wy zrobiliście bardzo fajną sprawę, że wróciliście w lato te piwa. No i teraz słyszę, że to się nie sprzedawało. Jak to jest? Czy inaczej to będzie powtórzone? Nie, inaczej. Naftali, które jest piwem niskoalkoholowym, znaczy nie według definicji prawnej, a według nie ma definicji, pół, nie ma definicji prawnej niskoalkoholowej. Być może. Jest tylko piwo bezalkoholowe. Tak. Alkohol. Ma mieć 0,5. Tak. Ale powiedzmy piwo, które ma mało alkoholu. Naftali ma 3,5% alkoholu. Jest piwem, które się najlepiej sprzedaje, jeżeli chodzi o browar. No właśnie, to był dla mnie szok. Nie dość, że kwaśnie, to jeszcze ma mało alkoholu. Tak. I to jest... Mało czepie, no. I to jest piwo, które się najbardziej sprzedaje Golemowi. Ja myślałem, że Lilic. Na drugim bym powiedział, że Lilic. Na drugim miejscu. Tak. A to nie jest kwestia wielkości też, że Lilic po prostu jest mniej tego uważane. Nie, to sama ilość jest wybijana. I Lilic i Naftali były dwie warki uważane, bo około 5000 litrów, więc... No zobaczcie, Naftali przebija Lilic. Okej, okay, czyli rozumiem to, co między słowami poza chcecie tym, powiedzieć, że... Zapominamy też, że Lilic nie było
za granicą, prawda? Natomiast Naftali zyskało bardzo dobre opinie w Anglii. Więc rzeczywiście Anglicy w Brudogu, no naprawdę mega recenzje wystawili Naftali jako jednym z najlepszych, jako jednemu z najlepszych sourów, jakie pili. Okej, czyli konkluzja jest taka, że na te 2-4 alkoholu piwa nie ma co liczyć w tym roku. Nie, inaczej. Nie. Ja myślę, że takie piwa są potrzebne, one są fajne, ale może nie w ilości 60 hekto, więc jeżeli będziemy takie piwa ważyć, a chcemy je ważyć, tak, to uważamy je aktywnie, albo... Aktywnie szukamy jakichś alternatywnych browarów, metod produkcji po prostu. Właściciele browarów, zgłaszajcie się do Golema. Nie, inaczej. Są dwie opcje. Dwie opcje są takie. Jedna jest taka, że uważamy mniej tego piwa, albo druga opcja jest taka, że zrobimy dwie wersje tego piwa. Czyli na przykład przed rozlewem zmodyfikujemy połowę piwa i zrobimy po prostu dwie wersje. Albo wlejemy je do beczek na przykład. Mamy pomysł, żeby na przykład Naftali czy Sour Showera leżakować w beczkach dębowych. No właśnie. A również w beczkach Paula Freuden na przykład. Tak. No bo słuchajcie, beczki w Polsce kojarzą się przede wszystkim z risami, z barley wine'ami. Z cukiereczkami słodkimi, nie? Z cukiereczkami słodkimi. Natomiast gdzie poza labami z pracowni? O tym rozmawialiśmy. Tak, że poza laby, tylko laby. No i z Tumostów. I z Tumostów coś tam też w tym desenie robiło. Więc poza Tumostów i pracownią, mogę się mylić, raczej nie było piw lekkich, leżakowanych w beczkach. W drewnie. I być może jest to też opcja na ten rok dla nas. Zobaczymy. Znaczy, na pewno chcielibyśmy zrobić takie lekkie piwo i wypuścić je na lato, na nie wiem, koniec. A bo na ten cały sezon festiwalu, bo już maj, tu już jest ciepło, ciepło jest, już można takie fajne, lekkie rzeczy pić. Coś może wtedy wypuścimy, ale no, nie będziemy obiecywać, zobaczymy jak będzie. Natomiast możemy obiecać, że na maj będzie znowu wypust mnóstwa mocarzy. No właśnie, jak to polski, wiosna idzie, więc polski tak, kraft, polski kraft, to jest tradycja polskiego kraftu, żeby wypuszczać. Browar Golem, własne piwa na lato. Browar Golem ma gdzieś kalendarz i wypuszcza to, co chce. W związku z tym w maju będzie z 5 piw powyżej 10% alkoholu i tak trzeba żyć. Ale dla was pierwszy festiwalowy start to jest, rozumiem, Silesia, Katowice. Tak, Katowice. No ale później jest Silesia, jest Beer Geek Madness, a później jest cały miesiąc przed, prawie 2 miesiące przerwy do Bydgoszczy. Co na Beer Geek Madness szalonego szykujecie? Jaka jest tym razem forma? Co tam ma być? Jest coś przygotowane, ale to jeszcze jest... Powiem tak, to jest coś, co już piłeś, tylko w innej wersji. Bo Naftali miało premierę właśnie na Brigitte Madness. Tak jest, tak. Które, jest. Jak sami mówicie, jest waszym najlepiej sprzedającym się piwem, więc... Nie, teraz będzie coś mocniejszego niż Naftali. Ale nie... 4,5! Ale jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Tam parę osób coś wie, kto piwo, wie. Piwo sobie leży w peczułce na razie. Tak, więc będzie to barylej. Tyle powiemy. Ale myślę, że teraz mamy początek lutego, więc... Powiem więcej. Za miesiąc już będzie wszystko wiadomo. My już o tym mówiliśmy, jak rozmawialiśmy na festiwalu w Warszawie. Albo wcześniej już mówiłeś? Ludzie, którzy uważnie słuchają twojego bloga, to już wiedzą, co uważaliśmy na Beer Geek Madness. Teraz jest pytanie, ile osób słucha regularnie i to jest test. No to zróbcie jakieś konkursy i nagrody. Jak odpowiecie, to Browar Golem na Beer Geek Madness wam poleje piwo za... Ale tam wszyscy leją. A właśnie, słabo, nie? Ale zepsułeś tą nagrodę. Tą błędę. To przyjedźcie na Silesię. Przyjedźcie na Silesię i dostaniecie piwo za darmo. No słuchajcie, czyli jest konkurs od Browaru Golem. Jak przyjedziecie na Silesię, pierwsze 3 osoby, które przyjdą do nas na stoisko i powiedzą, co to było. Powiedzą, co będzie na Beer Geek Madness. To pierwsze 3 osoby dostaną duże półlitrowe piwo gratis. Świetnie. Próbuję teraz Bourbon Double The Book. Piłem w grudniu Lafroiga. Myślałem, że jednak ta torfowość będzie potężna, ale Gehenny nie przeskoczyło. Ale ty to potem napisałeś. W Double The Booku nie było żadnych słodów wędzonych. Cała wędzoność jest tylko od beski. Więc potem sobie to uświadomiłem. Mówię, kurna, faktycznie. Gehenna jednak tam było... Ja powiem, że te beczki po Lafroigu są tak intensywne, że my próbowaliśmy to piwo już, które leżakowało
występowało 3 tygodnie tylko w Beczce po Lafroigu. I już, przynajmniej ja nie jestem amatorem takim mocnym whisky torfowej, a tu jest znanym w całej Polsce już pewnie prawdopodobnie miłośnikiem whisky torfowej, więc może go nie ruszało. Ale generalnie mnie po tych 3 tygodniach, które to piwo spędziło w Beczce po Lafroigu, dla mnie to już był mocny torf już wtedy. Więc granie te beczki po Lafroigu to jest jakaś magia, bo jest o tak powiem. Więc jeżeli puścicie właśnie te lekkie piwa, to kto przejdzie kurwa Lafroigiem, to będzie masakra. Sour, shower, bo mam wtedy w Beczce po Lafroigu. Słowo o Bourbonie. No i znowu cały golem, czyli mamy balans. Ten barrel age nie jest jednowymiarowy. Mamy fajną wanilię, mamy fajną czekoladkę. No troszkę oczywiście w tym słodyczka idzie. No, ale tutaj troszkę. Nie ma się co oszukiwać, że to nie jest piwo. A powiedz mi, bo niektórzy na przykład zarzucali, co moim zdaniem nie jest negatywem, ale dla wielu osób było, że to piwo jest za bardzo palone. Moim zdaniem nie. Nie, jest czekolada. Jest czekolada, jest wanilia. No nie, paloności tutaj takiej na finiszu osadzającej nie, absolutnie nie ma. Dokładnie. Ja znaczy, też dla mnie to jest gorzka czekolada, która występuje z wanilią. No, już mówiąc o super schowanym alkoholu, to jest truizm w przypadku Double Debuka, bo słuchajcie, dzisiaj Marcin, jak zwykle słynny chomik, podłączył Double Debuka, który ma pół roku. No premierę miał na festiwalu w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam. Gładki, gładki, wyklejający. Alkoholu w ogóle nie czuć. To jest ta sama warka. Ale żebyśmy nie rozmawiali jeszcze o takich archiwaliach, nowa warka Debuka, która dla mnie w ogóle przebija totalnie Debuka tego oryginalnego. Wiąże się to z ziarnami kakaowca. Łuską kakaowca. To jest trzecia warka. Pierwsza warka miała... Tak jak ta trzecia warka miała łuskę kakaowca, do drugiej warki stwierdziliśmy, że nie wiem, podkręcimy tegoś tak bardziej, tu jest łuska, ale są ziarna kakaowca, czemu ich nie wykorzystać? Będzie bardziej mocniejszy czekoladowy i tak dalej aromat. Piwo wyszło i stwierdziliśmy, że nie, że jednak aromat i smak, który dała łuska, było lepsze, więc stwierdziliśmy do trzeciej warki, wrócimy do receptury numer 1 z lekkimi wtrętami z receptury numer 2, więc wiadomo, jak się waży piwo, pierwsza, druga, trzecia iteracja, coś trzeba zmienić, żeby dojść do naprawdę do perfekcji. Super czekolada, super kakao, natomiast nie byłbym sobą, gdyby mnie jebnął zastrzeżenia, gdzie kurwa jest sól. Sól, więcej soli. Ale więcej soli. Wszystkie trzy barki, i nawet jeśli nawet policzyć debuka podwójnego, wszystkie debuki, czy wszystkie piwa, które robiliśmy z sobą, wszędzie jest ta sama ilość soli. No nie, w Double Debuku było kilogram więcej. Pół kilo. No pół kilo. Kapkę więcej, ale to było też 8 plato więcej. Tak. Ale wszystkie debuki mają tą samą ilość soli przez A propos soli w debuku i w Double Debuku. Sól w tym piwie nie jest po to, żeby to piwo było słone. Jak gozy albo coś. Wypukało czekoladę. Tak. Tylko jak na przykład zrobisz sobie dobre espresso z dobrego ziarna kawę i dodasz do tego troszkę soli, to ta kawa nie będzie słona, tylko ta sól podbije ci czekoladę. No chodzi o to, żeby to wzmacniało smak, żeby to, sól jest przyprawą, która wzmacnia smak. Sól nie jest po to, żeby piwo było słone, tylko żeby piwo miało więcej czekolady. Aczkolwiek znam parę osób, czy to w Poznaniu, czy na jakichś premierach, czy coś, biorą, wiesz, łyka, dwa łyka, czy tego debuka, czy double debuka i po dwóch robią, sorry, ale ze słone. Więc, tak? Tak. Były takie osoby, że po dwóch łykach stwierdzili, że nie są w stanie wypić szklanki. Ja mówię, no spoko, no. Ale na przykład moja dziewczyna, która nie używa soli do niczego, po prostu odrzuca sól w kuchni, dałem jej właśnie tę nową warkę debuka i powiedziała, że na końcu czuje takie charakterystyczne wysuszanie właśnie słone, nie? I osoba, która nie używa soli w kuchni, coś takiego wyczuje. Ja, który bardzo dużo solę generalnie, tego nie czuję w ogóle. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś soli nie używa, to piwo będzie dla niego słone. Może być słone. Może. Tak. Ale zdecydowanie polecam nową warkę Debuka. Myślę, że to jest nowa jakość. Zostawcie tą recepturę właśnie z tymi łuskami kakaowca, bo tak fantastycznie podbija właśnie czekoladę, kawę, kakao, tak? To nie jest kawa, kakao. No i z tą solą to
możemy się tutaj pospierać. Poza wizją, powiedzmy, o tak. Ja jednak lubię taki, jak mam określone piwo jako, że jest z solą, to taki lekki posmak soli, no ale dobra. Słuchajcie, więc konkluzja jest taka. Golem wpada wiosną na festiwale. No w Warszawie też będziemy. Będą mocarze. Będą mocarze. Będą mocarze. Jak przyjedziemy w maju na warszawski festiwal piwa, to może być tak, że na te 8 kranów to będzie 8 barrel age 10%. Albo może niekoniecznie wszystkie barrel age, będzie 6 barrel age i 2 nie barrel age. Tak, końcówka maja, może będzie zimno, może będzie padać. Słuchajcie, 30 stopni. Może będzie pogoda barowa po prostu. Tak 30 stopni na zewnątrz i 24 stopnie plato w żołądku. No i słuchajcie, takie jest z golemami, dzięki bardzo, czyli widzimy się za kilka miesięcy, no, a tymczasem obowiązkowo lećcie do lokali, do sklepów po nową warkę Dybuka. I lećcie szybko, bo z tego co wiemy, to się bardzo szybko kończy w pubach. No, na razie.